Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, jesteśmy na bagnie, na nowych terenach przy Korinis. Raczej nie spotka nas tutaj nic bardzo złego. Wybieram się po pierścień prędkości i nie tylko. Bo też po prostu sobie tutaj poekspić i przeszukać ten teren. O nie, jadowite to są te. Dobra, to niedobrze. To znaczy, że trzeba z kuszy popracować troszkę nad nimi. Tylko gorzej, że musimy poczekać, aż same się na nas triggerują i podejdą. No niestety tak to bywa, jeżeli nie chcemy oberwać od nich niepotrzebnie. No ale w sumie expik się zgadza. Mieliśmy nawet teraz iść się przejść po dodatkowe życie, ale zdążyłam o tym już zapomnieć i teraz mi się w sumie nie chce już wracać. Myślę, że ta dyszka by nam bardzo nie pomogła jakoś. Może takiego zębacza? Jednego z drugim? Co nam w sumie szkodzi? Tutaj niestety mi zjadły krecoszczurka. Przykre bardzo. Podejdę nawet bliżej, ile tylko mogę. Dużo stworzonek różnego typu. Co tam u Was, moi drodzy? Ja sobie chilluję. Pomyślałam, że nagram dla Was jeden film, żeby też tak nie przesadzać z ilością tych odcinków, co nie? Oj, oj, oj. Ajajaj, niepotrzebnie, tak to właśnie zrobiłam jak teraz. Pomyślałam, że sobie dla Was po prostu ponagrywam. I sobie tak oto odpocznę. Dzisiaj troszeczkę można powiedzieć, że mam kaca. Nie, no dobra, może kac to nie jest, ale takie ogólne zmęczenie spowodowane niewyspaniem. Razem z moim przyjacielem się umówiliśmy w Katowicach w knajpie i skończyło się to bardzo ciekawie dla nas. Mianowicie, no, że tak powiem, było dużo picia. Ale kurde, brakowało mi, bo naprawdę już dawno nigdzie nie wychodziłam. Bo stosunki z innymi osobami w moim życiu troszeczkę się zmieniły. Czy tam nawet może troszeczkę, można powiedzieć, popsuły. Więc to była dla nas szansa, żeby troszeczkę z demonem gdzieś wyjść i odpocząć. Także spoko. Także wracałam w sumie z Katowic po północy. Wracaliśmy po północy. Ale fajnie było. No i nie powiem, główka troszkę dzisiaj bolała przez dłuższy czas. Ogólnie taka rozmymłana jestem. Ale na szczęście, o proszę bardzo, szef królewski. Na szczęście jutro mam wolne jeszcze od uczelni, bo okazało się, że jedna z babeczek, z którą mamy zajęcia, jest chora, więc odpoczywam jeszcze jeden dzień dłużej. Kto by pomyślał, że takie coś się uda, nie? To tak opowiadając Wam pokrótce, co u mnie słychać i w ogóle jak to wygląda. Jezu, ale ja dzisiaj biję jakoś tak leszczowo, zauważyliście? Tu jakieś fajne rzeczy są. Widzę, że stały eliksir do many. Co ja dzisiaj robię tą bronią? To jest jakiś bez sensu. Dobra, udało się. No, nowych terenów na Korinis jest dużo. Co my tu mamy? Dużo zniszczenia ożywieńca. Wir również, ale mamy miksturkę stałą do many. To się na pewno przyda. Pięknie. W ogóle, no nie powiem, ten teren jest ciekawy przez jakby te skały. One wyglądają tak inaczej. No nie. I to jest, myślę, interesujące. Tamten topielec się triggeruje? Nie wiem, kurczę, bo tak dziwnie się zachowywał przez jakiś czas. Dobra, do wody może nie będziemy wchodzić i pływać, bo nie ma tutaj za bardzo nic. Tutaj po prostu sobie przeszliśmy tak jeden kawałeczek. Musimy iść w drugą stronę, jak się domyślacie. I będziemy mieli sporo rzeczy do załatwienia tam, właśnie po tamtej stronie. To jest w ogóle taka dziwna
jakby kolumna przewrócona. Cóż, nie mnie to oceniać. Ach, tu jest droga, dobra. Bo się tak aż zastanowiłam. Wiecie, zębacze to tam jest najmniejszy problem. W ogóle ci przeciwnicy to nie jest jakiś tam wielki kłopot. Wiadomo, zdarzają się jacyś tam trudniejsi wrogowie czy coś, ale ogółem jest w porządku. Bagno jak bagno. Tutaj niczego, niczego. Tutaj taka dziwna jakby zatoczka troszkę. Tam jest jakiś przeciwnik pod wodą. Co tam wpadło? Bagienny zębacz. Okej. Okay. Mogę zebrać z niego rzeczy, czy tak? O, właśnie, mogę. Super. No to jeszcze dodatkowy expik. Myślę, że na spokojnie też wbijemy dzisiaj kolejny poziom. Jeszcze jeden. Bo tu są przeciwnicy tacy dosyć... Czy wymagający to jest dobre słowo? Nie powiedziałabym chyba. Okej, trudnie widzę. Nie podoba mi się to bardzo. Nie lubię strasznie trutni. A co my tutaj mamy? Kolejny szczaw królewski. Goblinie jagody. Niestety zardzewiały miecz. Teleport na statek widmo. No, to się przyda, ale... Myślę, że troszeczkę później skorzystamy sobie z tego teleportera. Za coś dostałam... Ktoś oberwał z czegoś, coś gdzieś. Nie wiem, troszkę to było dziwne. Zębacz, zębacz się skrada, dobra. Jest ich więcej, ale to żaden problem. Serafis, ognisty korzeń, zębate ziele. Wszystko wygląda jak na razie dobrze. Tutaj nic nie zostawiłam? W tej nie. No dobra. Czy to już jest ten moment, gdzie zaczynają się te bagienniaki? Tak, bo widzę, że leży jeden na ziemi. W sumie nawet możemy sobie tutaj na luzie się... A nie, to bagienny szczureks. Żwawy, bagienny. Myślałam, że to są te bagienniaki... ...co wstają. Ale chyba są jeszcze kawałek dalej. Okej. Okay. Tak jakby uprzedzając też wasze pytania, po pierwsze mogliśmy się udać od razu po przypłynięciu na Korinis, nie byłby to problem. Natomiast nie zrobiłam tego. Zobaczymy, jak golem będzie schodził ze zwykłej broni, bo nie chcę się specjalnie dla niego zmieniać. Myślę, że jest nie najgorzej, nie? Wręcz przeciwnie, bym powiedziała, że jest fajnie. Ała, no niestety to nie wyszło po mojej myśli, ale udało nam się to przeżyć. Akurat mamy full HP praktycznie odzyskane. Okej, zbliżamy się chyba do tego statku widmo. No nie powiem, te żwawe, one biją bardzo mocno. To jest aż niebywałe czasami. Co my tu mamy? Czeszka błotnego żywieńca. Okej, czyli mamy kolejną rzecz potrzebną dla naszego gościa, który tam jest na górze. Który pilnował ogrów i tak dalej. Ten szczur oberwał od czegoś. Pytanie, od czego? Są jakieś stateczki. Bagienne ziele. Tutaj coś? Nie. A tu też nie. No to nie. Tak, no jak widzicie, statek jest pełen ożywieńców. Oni zaraz być może tutaj wyskoczą do mnie częściowo, bo tak bywa,
że postanawiają nagle po prostu wyskakiwać i przyjść do mnie. Gorzej jak jeden się po prostu zabije przez przypadek. Gdzie jest golem? O cholera, nie. No i dupsz ten wielki. F12. Nie możemy tak zrobić. Trzeba najpierw się pozbyć tego golema, zanim tu zacznę się pałętać, bo dostanę w łeb. Żwawy bagienny szczur. A gdzie się zapisałam? Aha, tutaj, dobra. Może być. To powiem tak, pójdziemy najpierw tu, bo ten bagienniak, jak widzicie, już tutaj jest. Ktoś wyciągnął broń na mnie. Niedobrze. No, trupie jeden. Okej, idzie mi szkielet wpierdzielić, bo widać. Okej, teraz jest chyba już dużo bezpieczniej niż mogłoby być. Przynajmniej nie ma golema żadnego. Który wyskoczył? Gdzie wyskoczył? Halo? Ty tam wyskakujesz? Spoko, to chodź. No. Miał troszkę takie high grando, więc podejrzewam, że dlatego tak dostałam sporo od niego. Kolejny bagienny trup. Pamiętam, że też miałam z nimi problemy. Ale teraz to... Można powiedzieć, że wszystkie moje problemy już nie są problemami, bo mamy bardzo zajebiście rozwiniętą postać i nic z tego już raczej nie zmieni. Nie wiem tylko, jak będziemy sobie dalej radzić, bo na przykład na Tamorze jest jedna wielka rozruba, jak będziemy się tam wybierać. Więc tam akurat może być troszeczkę ciężej. Wydaje mi się, że może tak być. Dobra, truposze są żadnym problemem. Ale wierzcie mi, ja wtedy po prostu tak jakbym kryta nie miała kompletnie. Bo oni nie dostawali praktycznie żadnych obrażeń ode mnie. Z tego co pamiętam. I to było okropne. W sensie naprawdę musiałam się męczyć z takim jednym truposzem. Okej, tam się coś dzieje, bo widzę, że się ktoś leje z czym. Aha. No okej. Czy mamy tutaj jakiegoś na przykład golema? Bo nie chciałabym się wpieprzyć w jakąś bzdurę zaraz. Wydaje mi się, że na razie chyba żadnych golemów na horyzoncie nie ma. To dobrze. Na statek mamy teleport, więc się tam tepniemy za chwilę, jak tylko obejdziemy ten teren tutaj. Mamy tu jakieś rośliny? Kompletnie nic. Okej. Wiecie, jak też tak chowam tą broń, żeby się jakby nie okazało, że właśnie chodzę po jakichś roślinach. Żeby tutaj potem 1000 razy się nie wracać i nie cudować. Okej. Na razie nie widzę żadnych stworzeń większych, które miałoby mi zrobić tutaj kuku. Więc jest chyba miło i przyjemnie. Bagienne ziele. Tak, na statek pójdziemy, spokojnie, nie martwcie się. Pójdziemy nawet za chwilkę, bym powiedziała. Tu może być jakiś golem, bo dawno nie było żadnego. Więc będzie na 1000%. Gdzieś jakiś. No właśnie, o tym mówiłam. No chodź. Dobra. I po golemie.
Dobrze, miło. Zaraz się będziemy cofać jeszcze tam, bo tam mamy jeszcze jakieś potworki, ale najpierw przejdę sobie tutaj. Tam jest coś w jaskini. Zębate ziele. W ogóle bardzo ładne lilie tutaj wyrosły. Tutaj widzę, że jest dosyć mało FPS-ów w tym miejscu, ale się nie dziwię, bo jest nadźgane krzakami. Chyba bardziej się nie da nadźgać. Wydaje mi się. No, bagienniaku. Dobra, bo tutaj zostawiłam jeszcze jakąś roślinkę. Bagienne ziele konkretniej. Okej, to truposz idzie. Więc wiecie, ja nie chcę takiej sytuacji, że na przykład będą dwa golemy obok siebie, bo wtedy już może być ciężej ze wszystkim, żeby to ugrać jakoś logicznie. Jest truteń. Wydawało mi się, że coś już biegnie na mnie. Ale na szczęście chyba mi się tylko wydawało. Nie widzę golemów. Ale możliwe, że zaraz zobaczę. No nie wiem. Serio, to było tak żałosne. Tutaj nic nie ma, tam jest coś za ścianą i mi się to nie podoba, że tam się jakby nie dostaliśmy. Ha. Ciekawe. Ten był oberwany jakimś cudem. Zaraz, bo tutaj... Nie no, to jest tak jakby... Okej, trzeba by było niby popłynąć może. Żeby sobie tam dotrzeć. Co my tu mamy? Trup? Nie, szczurek. Dobra. Tu jest golemiarz. Tak jest. Dobra, tak mi się właśnie wydawało. No, powiedzcie mi, że chyba nie widzicie sensu jednak, żeby po prostu używać tutaj akurat tego krótszego dziobu. Ja kompletnie nie widzę, bo i tak idzie nam w miarę szybko z tymi golemami. Szczur, szczur. Dobra, widać już co biegnie, gdzie i jak, więc chyba jest spoko. Dobra, może tutaj byśmy zahaczyli, bo tu jakąś roślinkę ominęłam. Truposz. O nie, golemiarz. O cholera, jasna. Dobra, udało się. Troszeczkę tak czułam już oddech niedobry na moich plecach. Ja bym się tu chciała cofnąć. Co tu się dzieje, że tu mi pokazywało jakiegoś przeciwnika? Nawet nie tu, tylko tam. Przepraszam, tu się da wpłynąć? Tak jest. Da się tu wpłynąć. Aha, harpia z dżungli. Zapomniałam o jej istnieniu. Nie wiem, czy to nie tutaj jest ten pierścień tak w ogóle. Bo mi się tak coś teraz świta, że tutaj... Stary kufer. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo. Pierścień szybkości i 100 sztuk złota. Przeczytajmy notatkę. To dobrze, że się cofnęłam.
Kto wie, co się może wydarzyć. Opiszę, jak można wykonać pierścień. Weź bryłkę rudy, bryłkę srebra i zębate ziele. Połącz z rozżarzoną stalą i uformuj z tego pierścień. Teraz odczekaj, aż to ostygnie i masz gotowe. Gdy tylko nałoży się pierścień na palec, to z szybkością błyskawicy zaprowadzi tam, gdzie się chce. Odtąd rośliny i mikstury są zbędne. Berengar. Pierścień szybkości. No dobra, no to mamy informację, jak zrobić pierścionek. To już dużo zmienia. Wracamy tam, poszukać innych rzeczy. Zastanawiam się nad tym kosturem, który chciał od nas tamten gościu. Czy ten kostur naprawdę jest do znalezienia dopiero w Jarkendarze w kanionie, czy tutaj można go zdobyć, tak jakby. Co on chciał od nas. Chyba się przekonamy zaraz. Czy coś tu jest jeszcze do znalezienia ciekawego? O nie, nie, nie! Nie, 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 nie. Nie, nie chcemy obydwu naraz, bo to się źle skończy. Nawet bardzo. Okej, jak widzicie, już za niedługo będziemy mieli nowy poziom. Tak coś czułam, że będzie, kurde, jeszcze drugi bagienniak gdzieś w okolicy. I się nie pomyliłam wcale. Podejrzewam, że... Tak jest, to jeszcze nie jest nawet jedyny... Tam cieniostwór się z czymś leje. No... Okej. Z głowy. To jest truteń. Dobra, ustrzelony. Z czym ten cieniostwór się leje? Pewnie z tym bagiennym shitem. Znając życie, nie? Tak. Okej, udało mi się zdobyć expa za wszystkie potworki świata, które tu mieliśmy. Zajebiście. Tu są jakieś rzeczy. Kwarcyty konkretniej. Więcej kwarcytu. Tutaj coś jest, dzieje się coś, nie. Tu jeszcze coś zostawiłam. Bagienniaka. Dobra, miło. Pięknie. I kolejny poziom wbity. Na bagiennym tym potworku. I tu się jeszcze da przejść? Nie, co? I jak to nie? To co mi tam pokazuje po drugiej stronie znowu? Nie mam pojęcia teraz, zgłupiałam trochę. Wypadałoby iść to sprawdzić. Co tam się dzieje? Tu jest osada, okej. Aha, bo to jest to miejsce, dobra. Okej, czyli tutaj od strony wody można się dostać. To też się przejdziemy tutaj, od razu jak już tu jestem. I potem się tepniemy na ten statek. Tamten. I będzie fajowo. Żadnych roślinek w ogóle nie widzę. To mi się trochę nie podoba. Bo liczyłam na jakieś stałe rośliny. W tym miejscu przynajmniej. No chodź. No chodź. Spoko. Po drugiej stronie nic nie zostawione, żadne rośliny, no chyba żadne. Super. Tu jakiś kuferek w ogóle. Otwarty do tego, złoto i bełty.
Czyli to tutaj tylko taki dodateczek w sumie. Zablokowałam się w krzaku. Dobra. Mamy to i tutaj można by się było spróbować wespnąć, bo... Kurde, tam jeszcze mi coś pokazuje, jakieś stwory po drugiej stronie. Trochę dziwnie. No halo, tu się powinno dać wskoczyć normalnie. Hello. Ja bym tu wlazła po tej skarpie. Co to mój bohater tak nie chce skakać dzisiaj w ogóle? No co jest? No przecież normalnie... Okej, no nie będzie tak tutaj skakał, bo mu się nie podoba. Czyli tam sobie zejdziemy po prostu inną stroną. Co mi tam kurwa zaś pokazuje? No to jest niemożliwe. Aha. Dobra, tu wszystko zebrane. To wróćmy, tak jak żeśmy przyszli. No i zobaczmy, czy tam coś jeszcze jest. Ale wydaje mi się, że nic. Więc doleczymy się za chwilę, tyle ile mogę. I się, myślę, udamy na tamten statek. Tam na górze coś zostawiłam? Jak kurde na górze? To powinno się dać wejść po tych lianach. Na górze? Nawet nie jest na górze. Okej. Nie powiem, trochę dziwne. Zróbmy tak, użyjmy sobie może tego. Powinno mi to wystarczyć na te szkielety, co tam są. I polećmy na statek. Na statek widmo. Jak widzicie, dużo mamy. Tu może być ciężko. Chociaż widzę, że mnie tak bardziej miziają mnie. Mam zbyt ładnego kryta. Szczególnie jak zrobimy ten kroczek do tyłu, to jest potem prościej. No i fajowo. No i dobra, mamy to. Tam chyba na dole są jeszcze szkielety, ewentualnie ktoś gdzieś wpadł. Ale prędzej są na dole. O właśnie, na przykład tutaj. Kurde no. Ale robią kółeczka. Ty, mordo. Ten kapitan jest tak silny, czy mi po prostu kryty w niego nie wchodzą? Nie wiem, ale wiem, że robi kółka, więc mam takie troszeczkę... mieszane uczucia, czy nie cheatuję teraz. Chyba nie. Okej, z niego nic nie było jako tako. Tam jest jeden w wodzie, bo słychać. Okej, słyszę gdzieś wyciąganą broń w kółko. O, lewo? Nie. Prawo, 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 prawo. Aha, i tyle? Dobra. Tutaj rzeczki. Stół alchemiczny, może się przydać. Miecz kuternogi. Pokażcie mi to. A to dwuręczna, ale wyglądało na niezłą kosę, nie? Lewo, lewo, lewo. Lewo, lewo, lewo. O Jezus, co to takie proste? Strona z dziennika kuternogi. No dobrze, to zaraz przeczytam.
Tu by się przydało jeszcze zejść może raz na ten dół. Cześć. A tamci gdzie są? Ani nie na górze, ani nie na dole? O, witam. Halo, no nie biegaj. Gorzej, że ja nie znalazłam nic należącego tutaj do kapitana. Ale możemy notatkę przeczytać. Zobaczmy tę notatkę. Nowa notatka. Dziennik, strona 75. Ponieważ moi chłopcy marzą o tym, aby dorwać mapę moich skarbów, podsunąłem tym głupcom kopię mapy, ale z fałszywymi współrzędnymi. A oryginał ukryję u siebie w chacie. Kapitan Kuternoga. W szczątkach pirackiego statku znalazłem skrawek papieru, który okazał się stronnicą z dziennika kapitana Kuternogi. Zgodnie z jej treścią on puścił w obieg podrobioną mapę skarbów z fałszywymi współrzędnymi, a prawdziwą ukrył w swojej chacie. Jednak nie mam pojęcia, gdzie on zamieszkiwał, a to znaczy, że to moje polowanie na skarby najprawdopodobniej do niczego nie doprowadzi. Rytuał. Piracki wrak. Najlepiej poszukać w kajucie. No to byliśmy w kajucie. No ja tam za bardzo w tej kajucie nie znalazłam niczego, nie? Ale nie wiem, czy to tak miało być. No bo tu jest kajuta, tak? Znaleźliśmy jego miecz. Czy nie wiem, jakby, czy to wystarczy. Tutaj już i tak nie mamy nic do zrobienia. Więc możemy ruszać do miejsca, gdzie on sobie przesiaduje. Do siedliska goblinów konkretniej. No i nie wiem. Możemy mu na pewno oddać czaszkę błotnego węża. Hej, ty. Oto osobista rzecz kapitana. Miecz. Dobrze, daj go tutaj. Oto czaszka. Ha, ha, ha. Wspaniale. Daj ją tutaj. Okej, okay, czyli faktycznie musimy poszukać tego kostura w kanionie, w Jarkendarze już typowo. Admirał. Odnośnie dzienników Xardasa, to powinniśmy jeszcze raz iść do obserwatorium. Ja ominęłam jedno pomieszczenie w obserwatorium. Z tego, co mi się wydaje. Tak jakby. Także możemy iść to sprawdzić. Bo brakuje mi jednego dziennika Xardupy, a powinnam go mieć. Bo konkretniej tutaj się odsuwa ta biblioteczka, tylko nie wiem za co tutaj nacisnąć, żeby to się zrobiło samo. I to już jest gorszy problem, bo tutaj nawet widać, że tam jest dziura. Chyba. Tu jest przycisk ukryty w regale. No właśnie, i tutaj musimy się udać. Jeżeli chcemy zdobyć ostatni dziennik i będziemy mogli ruszyć sobie ten wątek z obserwatorium do końca. Księga mędrców. W ogóle ja mam ich chyba więcej niż jedną. Więc wypadałoby przeczytać. W ogóle tutaj coś mam. Okej. Ten rozkaz po tym Księgi Mędrców. No, mam. Rozumiem. Rozumiem. No i dobra. No i tutaj jest właśnie kuferek i w tym kuferku jest ostatni dziennik. O, siema. No. I tutaj też możemy gdzieś sobie wyjść.
Aha. Dobra, no to już ma sensu więcej. No dobra. To zaraz sobie przeczytamy ten dziennik, pójdziemy do Sejana. O, widzę, że dobrze, że wyciągam broń, bo i tak widzę, że tutaj się pojawiły jakieś szkieletongi. Okej, no i super. To zanim pogadam z Sejanem, to przeczytajmy. Beliar przemówił do mnie. Dał mi dostęp do wiedzy niezbędnej do opanowania piątego kręgu czarnej magii. Dzięki temu stało się to, że byłem zmuszony zamienić szatę najwyższego maga ognia na szatę czarnego maga. Oprócz tego musiałem złożyć przysięgę Beliarowi, zaręczyć swoim życiem wieczne oddanie i bezwarunkowe posłuszeństwo. Ale wszystko wyszło za pierwszym razem. Demon był mi w pełni podporządkowany. To było nieprawdopodobne odczucie, Xardas. Coś mi wypadło z tego jeszcze. Być może warto schować szósty tom poza obserwatorium. Nieopodal jest duża jaskinia, która w sam raz nadaje się do tego celu. My już to wiemy, bo Okej, mamy to już resztę tych dzienników. co do dzienników. Tak. Znalazłeś je. Tak. Przede wszystkim, ciebie powinna zainteresować księga z numerem 6. W takim razie pokaż ją. Wreszcie dowiem się prawdy. Istotnie, zasłużyłeś na nagrodę. Weź to złoto. Jeszcze tam, na ETH Anos, chciałem się dowiedzieć więcej o Ardasie. Ale wtedy nie powiedziałeś mi o nim szczegółowo. A teraz opowiesz mi o nim. Tak, oczywiście. Tym bardziej, że bardzo mi pomogłeś. Ale co dokładnie chciałbyś wiedzieć? Niegdyś był naczelnym magiem ognia. Jak to się stało? Jak go poznałeś? I czym zajmował się Ardas, będąc naczelnym magiem? Chętnie ci o tym opowiem. Mam nadzieję, że masz dość czasu. Ta historia nie jest krótka. Nie ma problemu. Opowiadaj. Dobrze. Więc słuchaj uważnie. Vor langer Zeit, als König Roba der Erste noch über Myrtana herrschte, lernte ich Xardas als jungen Feuermagier kennen. Ich selbst war damals ebenfalls noch jung, ja noch Novize, und ich kam nach Vengard, um die hohe Kunst der Magie zu erlernen. Schon damals hatte Xardas den Ruf, einer der größten Magier des Landes zu sein. Und so empfand ich es als große Ehre, als mir eines Tages mitgeteilt wurde, dass Xardas selbst meine Ausbildung übernehmen wollte. Da ich nicht unbegabt war und mit Xardas einen vortrefflichen Lehrer erhalten hatte, erwarb ich mir schon bald die Robe des Feuermagiers. Xardas war sehr zufrieden mit mir und eines Tages machte er mir das Angebot, ihn bei seinen Studien zu unterstützen. Natürlich nahm ich dieses Angebot mit Freuden an. Von diesem Tag an arbeitete ich mit Xardas eng zusammen und erkannte schon bald, dass er über ein enormes Wissen verfügte. Viele Jahre studierten wir zusammen die magischen Schriften und ich lernte bei Xardas alles, was ich über die Magie des Feuers wissen musste. Bevor ich fortfahre, musst du noch Folgendes wissen. Die Magie des Feuers galt damals noch als die einzige Magie, die einem Feuermagier zustand. Daher wurde die Magie des Wassers noch von den alten Feuermagiern belächelt, während die Beschwörungsmagie Belias hingegen noch sehr gefürchtet ward. Ja, noch mehr! Ein Feuermagier, der sich mit der Magie Belias beschäftigte, wurde damals sofort aus dem Orden des Feuers verstoßen. Und das war noch das Geringste. Je nachdem, wie schwer das Vergehen war, wurde auch zuweilen die Todesstrafe an dem Frevler vollzogen. Der oberste Feuermagier, damals war es noch Melander, achtete selbst mit ganzer Strenge darauf, dass diese eisernen Gebote eingehalten wurden. Nur den ehrwürdigsten Magiern stand es zu, die Weisung des obersten Feuermagiers zu kritisieren. Xardas gehörte mittlerweile zu ihnen. Im Rat der Feuermagier trat er dafür ein, dass man sich auch mit den anderen Magiekreisen befassen müsse. Solange aber der oberste Magier lebte, konnte sich Xardas damit nicht durchsetzen. Erst als Melander starb und Xardas selbst vom Rat der Magier für das höchste Amt erwählt wurde, änderte sich das. Zwar stieß er auch jetzt schon auf zahlreichen Widerspruch, doch gelang es ihm dank seiner Autorität, sich gegen seine Gegner durchzusetzen. Und das mit großem Erfolg. Binnen weniger Monate fanden selbst die größten Kritiker, dass Xardas recht gehabt hatte. Die Magie des Wassers bereicherte das Wissen unserer Magier, und schon bald gab es unter uns einige, die sich hauptsächlich nur mit dieser Magie beschäftigten. Xardas Argumente, dass mit dem Wissen der dunklen Magie auch das Wissen und die Macht des Feuerordens wachsen würden, wurden einfach ignoriert.
Ja, man wollte ihm bald gar nicht mehr zuhören, wenn er anfing, über diese Angelegenheit zu sprechen. Besonders war der Feuermagier Pyrrhokar dagegen, der heute das Kloster von Korinnes leitet. Er begann schließlich gegen Xardas zu intrigieren. Nach diesem erbitterten Widerstand gab es Xardas schließlich auf, die anderen Magier zu überzeugen. Doch ich fühlte, dass ihn dieser Gedanke weiterhin beschäftigte. Eines Tages verkündete Xardas, dass er mit einigen anderen von uns nach Athanos gehen wollte, um dort die alten magischen Schriften zu studieren. Ich erwähnte ja bereits, dass ich einer dieser Magier war, der ihn begleiten durfte. Auf Athanos verbrachten wir mehrere Jahre. Tag für Tag studierten wir die alten Bücher, die auch das Wissen über die Magie des alten Volkes enthielten. Xardas saß Tag und Nacht bei den Büchern. Irgendetwas trieb ihn an, das merkten wir alle. Rastlos und ruhelos studierte er Buch für Buch. Doch wenn wir ihn mal fragten, was er suchen würde, dann antwortete er nur stets das eine Wort: Erleuchtung. Mehr war nicht aus ihm rauszubekommen, und so mussten wir uns schließlich damit zufrieden geben. Chwila. Co dalej? Po kilku latach znowu opuściliśmy Etechanos i udaliśmy się do Korinis. Tutaj również Ardas niestrudzenie kontynuował badania. Jestem pewien, że w końcu znał całą bibliotekę Korinis na wylot. Czy byłeś z dala od Myrtany przez te wszystkie lata? Co o tym powiedział król? Cóż, teraz tak nie było. Nie zawsze byliśmy na Etechanos i Korinis. Często wracaliśmy do Engardu, zwłaszcza gdy król miał ważne sprawy do omówienia z głównym magiem ognia. Niedawno wtedy Ardas i inni magowie mieli wznieść barierę dla kolonii karnej na Korinis. Nie wiedziałem wtedy, że to ostatni raz, kiedy zobaczę mojego starego przyjaciela. Kto zbudował to obserwatorium? Ardas. Prawdopodobnie miał ku temu powody. I z pewnością to wszystko było związane z jego planami. Jaki to powód mógł mieć Ardas? No cóż, jest pewna sugestia. Obecny układ gwiazd skrywa w sobie mnóstwo niebezpieczeństw. Struktura między światami wydaje się być bardzo słaba. Dlatego domyślam się, że Ardas chciał zobaczyć, czy w tej strukturze nie pojawiły się już szczeliny, przez które demoniczne stworzenia mogłyby przeniknąć do naszego świata. Oczywiście, to byłoby dla nas nadzwyczaj niebezpieczne. Można to ustalić, czy tak jest. Obserwując gwiazdy. Patrzyłeś kiedykolwiek przez teleskop? Tak. Ale oprócz ładnego gwiaździstego nieba, to niczego tam nie dojrzałem. To nic nie znaczy. Przecież nie jesteś doświadczonym astronomem. Ale dobrze. Będę musiał sam sprawdzić, czy wszystko jest w porządku. Ale to może zająć trochę czasu. Przynajmniej kilka dni. Ale zobaczmy. Może do jutra uda mi się coś ustalić. No i dobra. Obserwatorium, pięknie. To co, moi drodzy, robimy? Rytuał? Nie. Magiczny kostur? Pradawna magia? Nie. Wiadomość, wyzwolenie, wysłannicy ciemności, Homer. W sumie wypadałoby zająć się tymi małymi zadankami. Ewentualnie na pewno musimy się zająć kwestią tego, żeby sobie dać dodatkowe punkty w życie, bo mamy 27 punktów nauki. To nam da bardzo dużo HP i to będzie bardzo dobry pomysł. Podejrzewam, że nie mogę nic Gernotowi powiedzieć. Nie. Musimy kwestią rudy się też zająć. Zwiększyć moc życiową. Trochę nam zejdzie na tym. Chcę zwiększyć. Nic się w tej sprawie nie zmieni. Ale fajnie, że możemy to robić. Chcę zwiększyć. Ojej, dobra, ale fajnie. Chcę zwiększyć. Mam jeszcze 5 punktów, czy mi się wydaje? Niech no. Tak, mam jeszcze piątaka, to jeszcze dajemy. Chcę. Niektóre problemy same. 5, dobra. I nie mamy już żadnych punktów nauki teraz. Niech no. Fajnie. Ale tyle życia nam się na pewno przyda. Co by tutaj teraz zrobić? Oprócz tego, że robi się ciemno, mamy jeszcze zadania poboczne do zrobienia. Mamy banitę. Mamy skłócić rycerzy. Myślę, że skłócenie rycerzy to będzie bardzo dobry pomysł. Porozmawiajmy sobie może najpierw z nimi.
Okej, ty. Jest Jestan. Kim jesteś? Nazywam się Jestan, jestem królewskim paladynem. Dlaczego pytasz? Po prostu zdziwiło mnie, że tu jesteś. Myślałem, że wszyscy paladyni poszli z Lordem Hagenem. Zawsze to powtarzam. Lord Hagen rozkazał mi i Salfodowi pomagać Lordowi Andre. Dlatego tu jesteśmy. To się nigdy nie zmieni. Co ci zrobił Rangar? Rangar. Nie potrafię. Dlaczego pytasz? Dla siebie. Nie podoba mi się sposób, w jaki go traktujesz. Nie powinieneś wtykać swojego nosa w sprawy, które cię nie dotyczą. Inaczej będziesz miał kłopoty. Mam nadzieję, że się zrozumieliśmy. A to taki jesteś, chłopie, dziwny. A gdzie ten drugi paladyn jest w takim razie, bo go nie widziałam. On tutaj wcześniej stał, stoi tutaj, tak. Salfot, nawet go jeszcze nie okradłam. Witaj. Jak się nazywasz? Nazywam się Salfot. Czy wy, paladyni, nie powinniście towarzyszyć Lordowi Hagenowi? Nie wszyscy. Lord Hagen rozkazał mi i paladynowi Jestanowi pomagać Lordowi Andre. Dlatego tu zostaliśmy. Dlaczego znęcacie się nad Rangarem? Co? Co robimy? I jacy, my, ty i Jestan. Uważaj na swoje słowa. Inaczej szybko zapoznasz się z moim mieczem. A teraz wynoś się stąd. No dobra. Powinnam mieć gdzieś kuszę Salfolda w ekwipunku. Przynajmniej mam już sposób na tego całego, wiecie. Ty, jego tutaj teraz nie ma, to ja się tu zamykam. Prawo, lewo. Jest kusza Salfolda. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Co, ja klucza nie mam? Nie okradłam ich? Jak to nie? Bez sensu, Rangar. Porozmawiałem z szantażystami. I co? Udało ci się coś osiągnąć? Niestety, nie. Tak też myślałem, no cóż, wygląda na to, że nie mam innego wyboru, jak dalej pozwalać im na szantaż. Zaczekaj. Dlaczego nie powiesz o wszystkim Lordowi Andre? Naprawdę myślisz, że on uwierzy mi, a nie Jestanowi i Salfodowi? Jestem tylko strażnikiem, a oni to paladyni króla. Prócz tego, jest ich dwóch, a ja nie mam nikogo, kto potwierdziłby moje słowa. Gdyby nie byli tak bliskimi przyjaciółmi, może mógłbym coś zdziałać. A tak bez szans. Zdaje się, że mam pomysł, jak ci pomóc. Naprawdę. Co to za pomysł? Musimy skłócić tych dwóch paladynów. Zazwyczaj nie jestem zwolennikiem podobnych przedsięwzięć, ale w tym przypadku to jedyne wyjście. Dobry pomysł. Ale jak nam to zrobić? Naprawdę nie mój problem. Czy mają coś, z czego Jestan i Salfot są bardzo dumni lub coś, co jest dla nich szczególnie cenne? Pojęcia nie mam. Chociaż, zaczekaj. Salfot ma jakąś unikalną kuszę, którą bardzo się szczyci. Podobno ta broń należała do jego dziadka, który walczył nią w pierwszej wojnie z orkami. To chyba strzeże jej, jak źrenicy oka. Nie mówię przecież. Nigdy nie nosi jej ze sobą. O ile wiem, trzyma ją w kufrze w wieży. Masz na myśli starą wieżę, w której przebywa Larius. Te samo. Jestan i Salfot mają tam swoje kufry. To dobrze. W takim razie, trzeba schować kuszę Salfoda w kufrze Jestana i zobaczyć, co się stanie. Świetny plan. Sądzę, że to zadziała. Sam by na to nie. Dobra, tylko czy ja mam kluczyki do nich, bo oni już się stąd poszli, cholera jasna. Dobra, Jestana jeszcze mogę ukraść. Z jego kluczyka. Super. To lecimy, bo nie wiadomo, czy tam nie ma Lariusa dalej. Z powrotem. Nie ma go. Kuferek. Nie będę mu zabierać tych pieniędzy, chociaż wezmę sobie te pieniądze. Ale kuszę musimy podrzucić. Dobrze zrobiłam to? Bo już mi się powaliło wszystko. Ukryję kuszę Salfolda w skrzyni Jestana. To co?
Musimy teraz pewnie pogadać z którymś, nie? Okej, nie mogę. To co, może pójdziemy się przespać do następnego dnia, nie? Na spokojnie do rana. Super. I zobaczmy, czy się coś zmieniło. Hej, ty. Chwila. Wydajesz się być czymś rozzłoszczony. Tak, do cholery. Nie widziałeś gdzieś mojej kuzji. Jest bardzo stara i jest na niej wyryte słowo. Salfot. Nie. A gdzie leżała? W moim kufrze, oczywiście. A gdzie jest twój kufer? W starej wieży. Tak. To dziwne. Widziałem tam Jestana z kuszą w rękach. Zdaje się, że wyciągnął ją z jednego kufra i włożył do drugiego. Co? To musiała być moja kusza. Więc to on ją ukradł. Ale poczekaj, obłudny złodzieju. Dobiorę się do ciebie. Natychmiast pójdę i sprawdzę, czy w kufrze Jestana będzie moja kusza. Dobra, no to sobie idź. Weźmy, przyspieszmy czas, bo on tam naprawdę idzie. W ogóle Cedric jest tutaj, ćwiczy sobie. No, Salfot. Dawaj, dawaj. I co? Witam. Znalazłeś swoją kuszę. Tak. Jestan rzeczywiście schował ją w swoim kufrze. Już ja się z nim policzę. Masz moje słowo. Okej, okay, no i co? Widzę, że tutaj się panowie skłócili. Mój plan zadziałał. Jestan i Salfot już nie są dobrymi przyjaciółmi. To wspaniale. Mam nadzieję, że teraz zostawią mnie w spokoju. Też tak sądzę, ponieważ teraz są zajęci kłótnią między sobą. A jeśli nie, to łatwiej ci będzie się im przeciwstawić, dopóki oni są nastawieni przeciw sobie. Dziękuję ci. Bardzo mi pomogłeś. Przyjmij ode mnie 50 sztuk złota. Niestety, więcej nie mam. Nic wielkiego. Cieszę się, że mogłem pomóc. No i dobra, fajnie. Zadanko nam się udało wykonać. I to nie jedno dzisiaj. Okej. Okay. Czyli co, z obserwatorium musimy troszeczkę poczekać. Złoto piratów na razie odpada. Pierścień szybkości trzeba zrobić, ale nie wiem, gdzie jest niestety warsztat. Być może dopiero zrobimy na statku. Rytuał. No, potrzebujemy ten kostur zdobyć, magiczny. Żeby zdobyć kostur, to musimy udać się do kanionu w Jarkendarze. Pradawna magia to i tak na razie nie będziemy mogli zrobić za dużo. Dostaniemy co najwyżej wpis do dziennika. Na razie. Ważne zadania to jesteśmy w trakcie. Wiadomość dla Lorda to jak wrócimy na statek. Wyzwolenie Koryni sobie zostawimy na czwarty rozdział. Wysłannicy ciemności to będziemy kontynuować wraz z obserwatorium. Homer podejrzewam, że nam się anuluje. Kopacze potrzebni na Tamorze mamy, tylko musimy iść na statek. Ruda dla króla. Musimy się udać do opuszczonej kopalni. Ale myślę, że to zrobimy na samym końcu. Zaginiony mag wody. On jest w jaskini ogrów, więc można by było tam się kiedyś przejść i spróbować je pokonać. Nieznana dolina. To chodzi o Jarkendar oczywiście, tylko nie wiem, jak to zadanie ruszyć. Obóz piratów. No to typowo też już Jarkendar. Zły duch to jest Spencer, tym złym duchem, jak się możecie domyślać, więc jeżeli zrobimy dla Spencera zadania, to będziemy mogli skończyć to. Odtrutka dopiero w 5 rozdziale, proroctwo, myślę, że jak będzie kolejny rozdział, to będziemy mogli tutaj coś zrobić z tym. Banitę mamy do zrobienia. Syn marnotrawny, no to też w 4 rozdziale zrobimy, jak będziemy mogli się już poruszać po wyspach. Kamienie teleportacyjne są połączone z obserwatorium. I paladyn to będzie awans. Na razie nie możemy go zrobić. No i tak to, moi drodzy, wygląda. Także dziękuję Wam jak na razie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. W kolejnym odcinku podejrzewam, że zrobimy sobie to zadanie Banita, bo możemy je też ruszyć, a musimy porozmawiać o tym z André, później tam z Gerbrandtem, z Lemarem.
takie tam pierdoły. I myślę sobie, że możemy właśnie jeszcze ewentualnie zrobić mikstury stałe, bo wydaje mi się, że mam jakieś tam składniki alchemiczne. Szczególnie, że tych szczawi troszeczkę wpadło do kieszeni. Więc myślę, że można coś z tym poszaleć. Niestety nie wiem, ile szczawi mamy. Goblinich jagód na pewno mamy dużo. Smocze korzenie mamy 2. 5 szczawi mam. Podejrzewam, że będę chciała dać właśnie 2 te zrobić smocze i resztę zrobimy w zręczność. Więc będziemy mieli już dużo lepszą, jeszcze bardziej postać niż można mieć teraz. No i co? I kurczę, trzeba będzie zająć się potem obserwatorium. Dzięki Wam serdecznie za oglądanie i cześć!